Jeszcze nie mają garażu, ale już mają wóz strażacki oraz zapał do niesienia pomocy. Mowa o nowo utworzonej jednostce OSP Brzozowo-Kolonia w gminie Dąbrowa Białostocka. Dziś uroczystości z okazji powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Brzozowo-Kolonia rozpoczęły się mszą świętą i poświęceniem wozu bojowego. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Białostockiej, mówię tu o wszystkich naszych strażakach, druhnach, i dzięki zarządowi, i dzięki Radzie Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej poprzedniej kadencji, może z wyjątkami, których trzeba było przekonywać, że warto się zająć Ochotniczą Strażą Pożarną, ale to były takie jednostki. Mam nadzieję, że i w tej Radzie Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej będziemy mogli korzystać i aplikować o środki zewnętrzne, by jeszcze bardziej doposażać zarówno wszystkie nasze jednostki, ale też budować nowe miejsca spotkań zarówno strażaków i postoju wozów i sprzętu, ale też właśnie tak jak tutaj w tym przypadku koła gospodyń wiejskich, które się, można powiedzieć, że razem zawiązało z Ochotniczą Strażą Pożarną i bardzo pięknie współpracuje. To jest przykład do naśladowania dla innych ochotniczych straż pożarnych, dla innych jednostek, czy też dla kół gospodyń, które mogą współpracować z ochotniczymi strażami pożarnymi. I dziękuję Wam za to ogromne zaangażowanie, poświęcenie, zachęci, że zechcieliście iść i pomagać tym, którzy właśnie tego potrzebują. Jest to niezmierna radość, że kolejna jednostka powstaje w gminie Dąbrowa Białostocka. Jest to bardzo ważny fakt w naszej strukturze ochotniczej, w naszej strukturze działania ku lepszej poprawie zdolności ratowniczo-gaśniczych i bezpieczeństwa w całym powiecie. Jak wiemy, czeka nas duże wyzwanie, ponieważ jest organizowana już i czytana ustawa o obronie cywilnej kraju. Tam niezmiernie będziemy mieć dużo zadań, tak jak i Państwowa Straż Pożarna, tak jak Ochotnicza Straż Pożarna. Także musimy do tego być przygotowani. Gmina Dąbrowa Białostocka też tutaj należy podkreślić dzięki też i burmistrzowi, który jest dzisiaj z nami, który stara się, żeby te jednostki funkcjonowały, żeby te jednostki wyglądały, począwszy od ubrania, skończywszy na wyposażeniu i z roku na rok wygląda to coraz lepiej. To też, że samochód jest wieloletni, nie kilkuletni, ale wieloletni, to też świadczy o poprzednikach, którzy o niego dbali. Mam nadzieję, że Wy też o ten pojazd będziecie dbali, ponieważ on naprawdę wygląda dobrze. Na pierwszy rok prezentuje się bardzo dobrze, a to, że będzie miał swoje jakieś humory, no to jest Star 244, on takie humory będzie miał. I na te rzeczy też musimy być przygotowani. Nie zrażajmy się, idźmy w całość, gratuluję Wam wyzwania, dziękuję, że Wam się chce, dziękuję, że Wam się chciało zorganizować, dziękuję, że Wam się chce prowadzić tą Ochotniczą Straż Pożarną, bo to jest dla dobra nas wszystkich. Dwa zespoły, załóżmy OSP i Koło Gospodyń Wiejskich, tak się uzupełniają, że nie ma innego życia na wsi, jak tutaj to, co oni robią. I w imieniu własnym i Pana Komendanta chcieliśmy przekazać tą maskotkę tradycyjną do każdego wozu strażackiego, przekazujemy. Ona o imieniu nie mówimy, myślimy, że też będzie jeszcze chrzest jakiś bojowy, wtedy nadacie imię. Dziękuję bardzo. Na początek, nazwijmy to na pierwszy taki, to nie kamień węgielny, ale pierwszy krok, musicie właśnie przyjąć tą skromną ikonę przy Najświętszej Bogorodzicy. Niech ona będzie takim dobrym zaczątkiem do wmurowania właśnie kamienia węgielnego. A więc na razie może gdzieś w samochodzie z tyłu na tej ścianie znajdzie swoje miejsce, a później docelowo niech Wam pomaga właśnie w wybudowaniu tego Waszego miejsca na samochód, ale przede wszystkim miejsca Waszych spotkań, integracji, ćwiczeń, poznawania samochodu, szkoleń i wszystkiego dobrego. Niech ta remiza jak najszybciej, dzięki wsparciu oczywiście władz, ale też i wiem, że dużo własnej energii, pracy wkładacie w tą jednostkę, a więc dzięki też i Waszej pracy, żeby jak najszybciej powstała. Wszystkiego dobrego.
Jednostka liczy 40 druhów i druhen i będzie dysponowana do różnych zdarzeń, od pożarów po wypadki oraz zabezpieczenie lądowań lotniczego pogotowia ratunkowego. W okolicy blisko nie było jednostki, to już było tak od lat myślane, po prostu powiedzieli chłopacy, no bierzemy się za to. Jeszcze byliśmy na festynie takim strażackim w Olszy i też tak to spodobało się, pierwsza pomoc, wszystko, no to wtedy zaczęliśmy lat, no 4-5 do tyłu już o tym myśleć. Powstała droga wojewódzka, a mieszkamy blisko tej drogi, po prostu mamy około kilometr do tej drogi i także chcemy nieść pomoc w okolicznym mieszkańcom, na wsi. Po 1 lipca już będzie wcielona jednostka do systemu wyjazdów. Sprzętu mamy, no tak krótko powiedzieć, no w 50% zaopatrzony samochód. No. Także potrzebujemy jeszcze medycznego sprzętu, gaśniczego. Kochani nasi strażacy, co? Życzymy Wam ile wyjazdów, tyle powrotów. No i żeby Wam nigdy wody nie zabrakło. No i dziękujemy, że jesteście. My jako redakcja przyłączamy się do życzeń, życząc wszystkim strażakom zdrowia, siły, a także tyle samo powrotów, ile wyjazdów.